deszczu, ale z uśmiechem na twarzy wjechał na swojej trajce na cieszyński rynek w niedzielę 31 lipca niepełnosprawny Łukasz Wiliński. I tak zakończyła się jego wyprawa marzeń trajką dookoła Polski. Łukasz wraz z towarzyszącą mu ekipą pokonał ponad 2800 km w słońcu i deszczu. Na rynku przywitali go znajomi, rodzina, przedstawiciele miasta na czele z wiceburmistrzem Krzysztofem Kaszturą. Gratuluję! No i jak było? Jak wrażenia już po, bo dotarłeś szczęśliwie do Cieszyna? Krótko było. Nie wiem jak, ale to przeleciało, to były dwa dni. No a jak pogoda? No bo dzisiaj fatalnie tutaj, tak Cieszyn w deszczu. No dzisiaj normalnie nam tak dopiekło, ale to mówię, to chyba pogoda w płaszczy, że to koniec naszej imprezy, nie? No mówisz, że woda w butach. Tak, woda w butach, chrupocze, tak, prawda, no już mam kąpiel już nie muszę kąpać. Nie musisz się już kąpać. No ale zaraz będziesz w domu, także odpoczniesz. Taki najgorszy moment na tej trasie? No, góry. Góry dał nam znak, że takie no, podjazdy były spore, no ale no. No i pomoże. Gdzie było tłum turystów, którzy mieli głęboko gdzieś ścieżki, nie ścieżki, no przepychaliśmy się, dzwoniliśmy, trąbiliśmy, ale mówię no. Czyli były pewnie i trudniejsze momenty, a kamper się przydał, rozumiem. No tak, no kamper, domek, no do domku, spalnię, jedzenie, wszystko było. Wszystko było, czyli udało się. Kibicowali gdzieś tam na trasie? Tak, było dużo kibiców, było dużo osób, które nam pomagali, dawali schronienie, przyjmowali pod dach. Naprawdę, no i sołtysowie, i prezydenci miast, i burmistrzowie, no było super, naprawdę. No to pięknie, my gratulujemy, trzymaliśmy cały czas kciuki, a ty jesteś zadowolony. Jak byś podsumował tą swoją wyprawę? No udało się, były takie chwile, że niestety, ale siła wyższa, musieliśmy wzywać pomysł, kto by przenosili trajkę z miejsca na miejsce, ale tak, no cel jest, nie wiem ile kto będzie, bo w końcu nie wiem ile, bo trzeba to wszystko podsumować, no ale no jedno kapłusko jest. No teraz przyjdzie czas na podsumowania, a w planach już jakaś kolejna wyprawa? Absolutnie żadnej wyprawy, koniec. Koniec? Emerytura. Emerytura. Nie, jak odpoczniesz, to na pewno jakiś pomysł będzie. Nie wiem, na razie muszę być suchy, na razie muszę odpocząć i wrócić do pracy, bo już mam urlop do końca wzięty, więc nie ma opcji innych na razie. Praca. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.